Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ta informacja to bardzo ważna kwestia dotycząca strategii inwestowania w rozwój polskich kolei. Myślę, że wyrazem postępu jest jednak myślenie o również budowie docelowo kolei szybkich prędkości. Chciałem zapytać, czy w tych planach, które są związane z tym projektem, przewiduje się również połączenie Warszawy z Poznaniem i dalej. Jeśli rzeczywiście chcemy mieć ten postęp, to musimy dążyć do tych nowoczesnych rozwiązań. Kiedy kilka dni temu w Chinach, między miastem Nankina, Suzhou, miałem zaszczyt jechać tą koleją szybkich prędkości, szybkością 280 do 305 km na godzinę, w pociągu rzeczywiście wyglądającym bardzo czysto, obsługiwanym z dworcami, to myślę sobie, że właśnie myślałem sobie, kiedy u nas się to stanie, czy jeszcze za naszego żywota. W związku z powyższym chciałem zapytać, czy w tej strategii, zwłaszcza również projekcji finansowej 2014, 2016, 2020, ten projekt jest brany pod uwagę. Drugie pytanie dotyczy rewitalizacji dworców. Rzeczywiście w tym obszarze dzieje się znacząco. Można powiedzieć, że ten wysiłek, który był podjęty przez kolej przez PKP w kontekście euro jest zauważalny. Wśród tych dworców, które mają być rozbudowywane i modernizowane, jest dworzec PKP w Gnieźnie. Pan minister w odpowiedzi na moje zapytanie 9 grudnia ubiegłego roku napisał, że to zadanie inwestycyjne, modernizacja dworca PKP w Gnieźnie będzie rozpoczęta na przełomie drugiego i trzeciego kwartału i na tą modernizację przewidziano w 2012 roku 3,9 miliona złotych. Chciałem zapytać, czy to jest sprawa aktualna. I druga dotyczy modernizacji dworca PKP w Koninie. Zrobiono taki zewnętrzny lifting, zamontowano windę dla niepełnosprawnych, natomiast wewnątrz niestety jesteśmy w poprzednim wieku. Czy ten dworzec również będzie modernizowany, dworzec PKP w Koninie? Dziękuję.